Dzień dobry. W tym materiale bym sobie chciał porozmawiać o książce, którą napisał pan Marcin Mortka. Nazywa się książka Nie ma tego złego. Ma fenomenalną okładkę. To jest już pierwsza rzecz, którą muszę naprawdę powiedzieć na plus. Po prostu motyw jest bardzo fajny. No i jest ona wydawnictwa SQN i właśnie SQN podesłało mi książkę, żebym przeczytał i zobaczył, czy mi się spodoba. No, powiem szczerze, o panu Marcinie nie słyszałem za dużo. Kojarzę tylko jakąś jedną serię chyba książeczek bardziej dla dzieci, które pisał, ale tak ogólnie nie kojarzyłem w ogóle. Bardzo mało w ogóle polskiej fantastyki kojarzę. No to więc z wielką chęcią po prostu przystąpiłem do czytania i powiem szczerze, bardzo się pozytywnie zaskoczyłem tym wszystkim, bo książka ma bardzo prosty motyw. Chyba najbardziej oklepany ze wszystkich motywów w fantastyce, czyli motyw podróży. W ogóle chyba najbardziej oklepany motyw, jeżeli chodzi o książki. Po prostu mamy drużynę, również dosyć taką, można powiedzieć, sztampową. Oczywiście jest krasnolud, oczywiście musi pić i przeklinać, oczywiście jest elf, który tym razem nie jest jakby wyniosły, taki piękniejszy, tylko można powiedzieć bardziej ignoruje wszystkich, ma wszystko gdzieś, po prostu lubi to towarzystwo i sobie przy nim czasami siedzi. Mamy również starego człowieka, pełniącego rolę takiego czarodzieja, guślarza. No mamy dowódcę naszego, no i jakiś coś drobnego, coś małego, zamiast niziołka po prostu jest goblin. I taka oto ekipa, z taką ekipą poznajemy się już od pierwszych stron po prostu książki, jak oni rozwiązują różne trudne do rozwiązania sprawy, na przykład porwanie księżniczki. O. I tym się właśnie ta cała drużyna będzie zajmować. Dawno nie spotkałem książki, która wprowadziłaby mnie w taki jakby motyw, może nie tyle motyw. Im dłużej czytałem książkę, tym bardziej chciałem czytać kolejną stronę. Naprawdę, od dawna już na takie coś nie trafiłem. Bo zwykle albo czytałem książkę po to, żeby ją jak najszybciej skończyć, po prostu żeby mieć już ją z głowy, albo podobała mi się, ale jakby nie czułem takiej dużej potrzeby, żeby ją skończyć, a tutaj po prostu, no, 19 rozdziałów, bardzo szybko mi one zleciały i to mi się wydaje zasługą dosyć prostego języka. Jest on bardzo przyjemny, bardzo łatwo wszystko jest napisane, nie mamy tak jakby niepotrzebnych opisów czegoś. Wszystko, co jest potrzebne, pojawia się. Właśnie nie mamy takich jakby zbędnych rozgałęzień fabularnych, co jasno wskazuje właśnie, że książka jakby, jakbym to mógł tak powiedzieć, widać, że więcej właśnie autor chyba pisał dla młodszego odbiorcy, żeby tak po prostu niepotrzebnie nie wrzucać mu dużo różnych informacji, tylko żeby po prostu było prosto. Schemat jest taki, mało jest rozgałęzień i dawno nie czytałem takiej książki, bo powiem szczerze, bardzo mi takiej książki brakowało. Takiej po prostu prostej książki, żeby sobie ją tylko poczytać, jak to się mówi, prostego czytadła. No ale książka nie jest też przez to jakby bardzo oklepana, nie traci właśnie na wątkach, pojawia się tam oczywiście intryga. No i przyznam się, miałem cztery chyba takie główne jakby pomysły, jak się ta cała książka skończy. A i tak mnie, można powiedzieć, lekko zaskoczyła tym całym zakończeniem, tak jakby połączyła wszystkie te cztery pomysły w jeden. To jest akurat dosyć fajne, bardzo mi się to podobało. I widać też, że książka jest raczej tworzona z zamysłem o jednej po prostu części, że okej, macie tą książkę i to jest tyle. Jakby jej zakończenie daje z jednej strony furtkę na możliwości inne, no ale zarazem fajnie zamyka całą po prostu historię w jednej książce, czyli jest po prostu bardzo bezpieczną, bardzo przyjemną książką. Wszystko jest fajnie przemyślane, nie ma pomijanych wątków, po prostu bardzo się ją przyjemnie czyta. Takim jedynym jakby moim zarzutem co do tego, to momentami miałem wrażenie, że pojawiało się trochę zbyt dużo przekleństw. Ale tu po prostu mogłem odebrać to w taki sposób, bo rzadko się w sumie czyta teraz książki, przynajmniej ja rzadko, ostatnio mało czytałem książki, w których pojawiała się taka ilość przekleństw. Oczywiście nie mówię, że jest ich tam dużo, no ale jakby powiedzieć, jak ktoś czytał Wiedźmina i kojarzy mniej więcej klimat, jaki jest w Wiedźminie, czy też w trylogii husyckiej, to myślę, że spokojnie odnajdzie się w tej właśnie książce, czyli Nie ma tego złego, bo no momentami te jakby gry słów są po prostu fenomenalnie wykorzystane, czy też no jedna bohaterowie bardzo szybko się po prostu gdzieś tam zbierają, wiecie, zakładają pancerze, wszystko ten i nagle jeden się pyta drugiego, ej, a gdzie jest elf? A ten mu odpowiada, a chuj go wie.
I mam wrażenie, że niektórym się to może nie spodobać. Mi jakoś tak nie uderzyło do mnie mocno, ale po prostu czułem, że od dawna nie czytałem po prostu książki, w której by pojawiło się no właśnie chociażby jakieś takie mocniejsze przekleństwa, a nie tylko i wyłącznie, dajmy na to, cholera. No i też w sumie myślałem jeszcze, żeby tu wrzucić właśnie jako takie niezbyt coś ciekawego, bo przez początek książki dosyć tak powoli się zaczyna właśnie rozkręcać, co jest w sumie normą u większości książki. Musimy przeczytać powiedzmy sobie te pierwsze 100 stron, żeby się mniej więcej wgryźć w książkę. Ta ma akurat około 360 stron do przeczytania. I mniej więcej właśnie po tej, powiedzmy sobie, setnej stronie zacząłem bardzo fajnie rozumieć, o co w tym świecie już zaczyna chodzić, jak on jest skonstruowany. Szkoda, że mapy nie ma, ale no cóż, jeżeli zamysłem twórcy było tylko tworzyć na przykład jedną książkę, to po co mapa? Chociaż Tolkien by powiedział co innego. Mapa to podstawa, co nie? Tak, opowieść jest bardzo prosta, jest bardzo przyjemna, bardzo ciekawa, bardzo fajnie są nakreślone te postaci. Niesamowicie się przyjemnie czyta i jak mówię, jak ktoś kojarzy właśnie taki klimat, jeżeli chodzi a la Wiedźmin, no to odnajdzie się tutaj fenomenalnie, bowiem jest tutaj, mam wrażenie, że trochę mi tak głupio porównywać tak jakby tą książkę, humor tej książki do humoru, jaki stosuje pan Andrzej Sapkowski, ale najbliżej po prostu jakby takie podobieństwo mnie uderzyło. Nie jest to może podobieństwo jeden do jednego. Mam wrażenie, że to jest taki po prostu łagodniejszy Wiedźmin troszeczkę. O, coś takiego. Nie ma takiego jakby zbędnego tam gadania, jak było w Wiedźminie. Coś, co mi się nie podobało, że na przykład główny bohater miał jakieś potworne rozterki w pewnym momencie, co miało oczywiście nakreślić jego jakby całe skomplikowane emocje. Tutaj jest wszystko oczywiście o wiele prostsze, co mi się o wiele bardziej spodobało, no bo nie chciałem sięgać po książkę, która po prostu jest z fantastyki i jej jakby celem jest tylko to, żeby mnie wprowadzić w, nie wiem, jakąś konsternację, żebym się zastanawiał, jak ten bohater się rozwija i te sprawy. Dostałem bardzo przyjemną książkę, fenomenalnie napisaną, fenomenalnie opowiedziana jest historia, jest od A do Z, domyka się wszystko, bardzo fajne wątki są poruszane. Jak mówię, da się przy niej niejednokrotnie pośmiać. Po prostu jest niesamowicie taką przyjemną książeczką, którą oczywiście polecam dla każdego, kto chciałby po prostu przeczytać sobie jakieś bardzo przyjemne fantazy. Z racji może właśnie na język, że czasami te przekleństwa się pojawiają, nie poleciłbym tego może jakiemuś młodemu odbiorcy, ale jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, wchodzicie już ten wiek chyba nastoletni, to książka jak najbardziej się wam spodoba. Czy coś jeszcze mógłbym o niej takiego ciekawego powiedzieć? Fajnie jest bardzo ukazany, tak jakby większość książek czy też opowieści i fantazy porusza tak jakby te wątki, tak jakby tych różnic właśnie, że krasnolud, elf, człowiek, to wszystko. Tutaj też oczywiście to jest bardzo ciekawie nakreślone i naprawdę książka aż prosi się o kontynuację i ja mam nadzieję, że odbiór tej książki będzie bardzo przyjemny, no bo jak mówię, jest ona po prostu bardzo przyjemną lekturą. Człowiek siądzie, zrobi sobie herbatę, ajajaj, i czyta jedną stronę, drugą, trzecią, czwartą i po prostu to wszystko nagle patrzy się, a tu pół książki przeczytał, a upłynęło tam powiedzmy, nie wiem, 2 godzinki. I po prostu aż ta cała historia, to się aż prosi, żeby po prostu była kontynuacja, bo aż człowiek chce dowiedzieć się więcej o tym wszystkim, czym jest to główne zło w tym świecie, które nazywa się po prostu złe. Czym jest ta cała religia, która jawi się jako dola, że tak jakby wszystko jest tam w obrębie tej doli, że dola nam święci, takie tam różne sprawy. To jest książka, którą chciałem od dawna przeczytać z tego powodu, że nigdy nie było mi dane grać w tak zwane papierowe RPG. Nigdy nie grałem w te Dungeons and Dragons, nigdy po prostu nawet nie widziałem, jak ktokolwiek to gra. Tylko zawsze to jakoś tak słyszałem, zawsze jakoś tam gdzieś mi się obijało o uszy te takie jakby na bieżąco tworzone opowieści o tych elfach, krasnoludach, o wielkich czynach, o bohaterach i o tym wszystkim. I ta książka właśnie dała mi taki przedsmak tego, że wchodząc do lasu dostajemy zadanie, musimy coś w tym lesie zrobić, nagle idziemy do jakiejś wieży opuszczonej, tam też jakieś zadanie musimy zrobić. Po prostu bardzo fajny przedsmak i aż zachciało mi się po prostu samemu sięgnąć wreszcie, kupić sobie jakiś podręcznik, kupić sobie kości i zacząć po prostu grać, zacząć się tego wszystkiego uczyć. I ja mam nadzieję naprawdę, że
pan Marcin Mortka dopisze coś więcej do tej opowieści. Może niekoniecznie z tymi samymi bohaterami, w końcu ich historia jest A do Z zamknięta, ale zawsze można z innymi, zawsze można o wcześniejszych opowieściach powiedzieć, które tutaj były poruszone, o jakichś bitwach, wojnach, królestwach, królach, książętach, księżnych, o, wiele. Także bardzo polecam gorąco Nie ma tego złego pana Marcina Mortki z wydawnictwa SQN. I cóż, dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie i do usłyszenia.